Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Trochę nie chce się wierzyć, ale za tydzień o tej porze będziemy mogli powiedzieć święta, święta i po świętach. Tyle czekania i przygotowań, a tak szybko to zawsze mija. Daleki jednak jestem od dramatyzowania z tego powodu. Święta bowiem dopiero przed nami i pozostało nam nawet jeszcze trochę czasu, żeby się do nich przygotować. Spostrzeżenie to podsuwa mi jednak myśl, że może właśnie warto nieco zwolnić i zacząć się delektować tymi świętami, skoro tak szybko mijają. Spróbujmy wydłużyć je i cieszyć się nimi jak najdłużej. Poprzez wydłużyć nie mam na myśli oczywiście tego, że po świętach nie wrócimy do pracy. Przez okres świąt nie musimy jednak nigdzie się spieszyć, a cokolwiek by się nie działo, to nie musi się odbyć w biegu i w towarzystwie nerwów. Chociaż jak sobie pomyślę, czyje śpiewanie kolęd będą musiały znieść moje uszy, to pewna nerwowość mnie jednak ogarnia. Postaram się jednak to przekuć w ćwiczenia, w relaksowaniu się. Podobnie jak niektóre rozmowy przy wigilijnym stole. W tym roku mam plan, że podczas świąt wszystko będę robił powoli i nieśpiesznie. Postaram się też ograniczyć telewizję i internet do rzeczy istotnych lub które sprawiają mi największą przyjemność. Jak chociażby spotkania z Państwem. Nie byłbym bowiem sobą, gdybym podczas świąt nie zajrzał także tutaj. A może nawet przede wszystkim tutaj. Poza tym jednak będę świętował, potem będę jadł, potem spał, potem znowu świętował, a potem znowu jadł i tak dalej aż do końca świąt. W ten sposób doprowadzę do sytuacji, gdzie nie tylko święta nie miną mi szybko, ale może nawet zaczną się dłużyć. Państwu natomiast życzę takich świąt, jakie sobie zaplanowaliście czy wymarzyliście. Mam nadzieję, że pod choinką znajdziecie dokładnie to, czego oczekujecie, a wujek, który podczas wieczerzy zawsze drze się w niebogłosy śpiewając Lulajże Jezuniu, w tym roku nadal się będzie darł. Jest przecież jednym z elementów tradycji i bez niego i jego wycia święta nie byłyby takie same. I tego Państwu życzę. I sobie w sumie też. Wesołych świąt. Thank you.
Bob Taylor.